Witam Was gorąco. Dzisiaj może troszeczkę o hydroklapach. Hydroklapy to te tłoczki, które trzymają nam karetkę, aby nam się nie przesuwała na lewo i prawo, kiedy tego nie chcemy, a kiedy znowuż, kiedy chcemy, żeby popuszczały te tłoczki nam i można było przesunąć karetkę w pożądane przez nas miejsce. Powiem Wam tak, w starych modelach uszczelnienie było realizowane przez użycie pojedynczego o-ringu i takiego zgarniacza z teflonu. W nowszych rozwiązaniach jest to zbiór uszczelnień, które powinny spełniać te zadanie lepiej niż ten pojedynczy o-ring z tym zgarniaczem. Ale czy tak jest, to nie do końca jesteśmy przekonani. W każdym bądź razie najczęściej te wycieki, które się pojawiają za maszyną, pod maszyną, kiedy ona pracuje, to właśnie te wycieki oleju z hydroklap. I najczęściej są, odpowiadają za to, te hydroklapy dolne. Dlatego, że brud, jeżeli w ciężkim terenie kopiemy, czasami pod maszynę ta ziemia się dostaje, kiedy te hydroklapy się cofają, bo zwalniane jest ciśnienie, wtedy wciągana jest ziemia, piasek do cylindra i szlifuje to tą powierzchnię. A potem, kiedy znowu zwiększamy ciśnienie, ten tłoczek z tymi uszczelnieniami ciągnie po tym piasku, drze te uszczelnienia. No i to jest najczęstsza przyczyna. Także zazwyczaj najpierw idzie dół, a potem długo nic, zanim pójdzie ta góra z normalnej eksploatacji. Oczywiście to wszystko zależy, jak często zmieniamy sobie tą karetkę z lewej strony na prawą, czy też na środek, w zależności od tego, jak potrzebujemy. Mogą być tacy operatorzy, którzy praktycznie tego nie przesuwają i ten problem praktycznie nie następuje. No. Przy tych saniach, przy tych hydroklapach można jeszcze wspomnieć o tym, że czasami w niektórych modelach potrafią te sanie pęknąć. I tu trzeba uważać, o ile w modelach SLE, SM, SK te sanie to była prawdziwa wieczność. Tam można było tylko wymienić tulejki, o tyle w tych wszystkich nowszych SR-ach, STK-ach, no bywają sanie, te karetki bywają wadliwe i potrafią pęknąć. Już nie mówiąc, że jeżeli taka maszyna pracuje pod młotem, prawdopodobieństwo pęknięcia jest znacznie większe. Także na te karetki trzeba uważać, trzeba dbać, trzeba wymieniać sworznie i tuleje tutaj przy zawieszeniu, przy koniku, bo jak tutaj się te luzy nagromadzą, to działa jak młotek udarowy. Cały czas każdy ruch łyżki jest uderzeniem, które bezpośrednio przenosi się na ten suport, na te sanie. Także zwróćmy sobie na to uwagę. Przy dzisiejszych cenach zamienników naprawdę to nie jest jakiś olbrzymi koszt, bo jak sobie przypomnimy, mało kto może z Was wie, ale kiedyś te ceny tych sworzni czy tulejek w oryginale były bardzo ekstremalne, jak na to, że to jest kawał zwykłego metalu trochę utwardzonego. W każdym razie nie jest to jakaś kosmiczna robota. Były naprawdę duże i trudno się było dziwić temu, że ludzie tego nie wymieniali. Natomiast dzisiaj, kiedy są zamienniki, czy nawet powiem szczerze, że oryginały są już w bardzo przystępnych cenach. Ekstremem kiedyś był taka ciekawostka sworzeń obrotu, który był skrzywką, po której poruszał się zawór, taki, który regulował obrót w maszynach SK, SLE, SM, no to tamten sworzeń, można powiedzieć taki specjalistyczny na owe czasy, no to naprawdę kosztował grube pieniążki i tam był płacz. Ale teraz w tych maszynach, no nie wymieniać tego, no to jest
poruszenie się samodzielnie o kłopoty. Także jeżeli zobaczycie, że już jest ten luz, nie czekajcie długo, bo o ile sworznie i tuleje sobie wymienicie szybko i tanio, no to ten support już tanio nie wymienicie. Jak wam się uda dorwać jakąś używkę, no to jeszcze. Ale jak przyjdzie wam kupić oryginał, no to tu już będzie płacz i zgrzytanie zębów, jak to mówię. Także zadbajcie w własnym interesie o to, żeby nie doprowadzić do tego zakupu. Lepiej kupcie sobie coś innego. A na pewno nie taki kawałek metalu. Także lepiej, żeby był Polak mądry przed szkodą. Pamiętajcie, zasubskrybujcie, oglądajcie, piszcie w komentarzach, co chcielibyście wiedzieć, o czym mamy nakręcić kolejne odcinki. W ogóle komentujcie, abyśmy wiedzieli, w jakim kierunku iść. A tymczasem do zobaczenia.